Cześć moi mili, witam Was na kanale i zapraszam dzisiaj na film, w którym pokażę Wam, jak wykonuję ten makijaż, ponieważ ostatnio dostałam od Belle przesyłkę z 3 nowościami, które ostatnio pojawiły się w Biedronce i chcę Wam je pokazać też w akcji, natomiast uznałam, że no 3 produkty na cały film to jest trochę mało, nic ciekawego raczej, to znaczy ciekawe, ale no raczej wiecie, nagrywać o tym cały film to... Czy ja wiem? Dlatego pomyślałam sobie, że zrobię cały makijaż kosmetykami Belle ze starszych kolekcji. Powiem Wam parę słów o nich. Może ktoś je ma i nie używa, bo nie wiem, zraził się albo po prostu zapomnieliście o nich. A może niektóre z nich są jeszcze gdzieś tam dostępne w Waszych biedronkach, gdzieś nawet jakieś tam w koszykach z boku, albo może w szafie się coś ostało. Albo może na stronie Belle coś znajdziecie, co Was zainteresuje. Także kto wie, może akurat Wam się ten makijaż przyda i moja tam taka opinia po dłuższym używaniu, bo wszystkie te kosmetyki, poza tymi nowościami, których będziemy używać, wszystkie te kosmetyki to są już starsze trochę kolekcje, albo takie, no na przykład tegoroczne, ale które już, wiecie, były jakiś tam czas temu. No i tyle. Koniec gadania. Teraz zapraszam Was do obejrzenia po prostu makijażu w przyspieszeniu na szybciutko, żebyście mniej więcej widzieli, czego używam, jak to wygląda w akcji, a potem powiem Wam kilka słów o tych kosmetykach i przejdziemy do nowości. Thank you.
Muszę Wam przyznać, że dzisiaj kolejny raz zrobiłam to, co uwielbiam robić, czyli pokręciłam włosy, które wyglądają ogólnie naprawdę ładnie, jak tak na nie patrzę. Ładnie się prezentują właśnie. Ale Wy niczego nie widzicie, bo widzicie tylko mojego lizańca, także... No dobrze, ale co do kosmetyków, widzieliście już makijaż i po kolei balsamik do ust, to jest taka w miarę świeża kolekcja, myślę, że jeszcze w miarę da się ją gdzieś tam złapać, czyli balsam do ust, bardzo przyjemny, co prawda mógłby nie mieć tych drobinek, które ma, ale nawilża całkiem fajnie, tak właśnie przed makijażem na szybko, żeby te usta trochę nawilżyć, podoba mi się. Z tej kolekcji Natural Beauty, która była dostępna latem 2020, bardzo fajne, w ogóle większość kosmetyków z tej serii chyba, nie wiem czy cokolwiek mi się tam nie sprawdziło, większość z nich lubię i tutaj mam akurat nawilżającą bazę pod makijaż, jest tutaj 93% naturalnych składników, a nie pochodzenia naturalnego. Baza bardzo przyjemna, co prawda normalnie nakładam na twarz wcześniej pielęgnację, krem i tak dalej, ale to jest dodatkowo takie, daje właśnie delikatne takie nawilżenie, a przy tym skóra staje się taka lepka i fajnie trzyma makijaż. Użyłam też drugiej bazy na strefę T, czyli tej Blur, Spot Blur, żeby troszeczkę tak ukryć moje pory. Nie wiem, czy to działa, szczerze mówiąc, ja nie wiem, naprawdę musiałabym... Nie wiem co. No, nie, jak dla mnie te pory są na tyle duże, jakby widoczne, że ja nie uważam, że nie da się ich po prostu ukryć. Nawet nie chodzi tylko o tą bazę, tylko generalnie. No ja nie trafiłam jeszcze na bazę, która by dawała jakiś super wygładzający efekt. A co do podkładu, a właściwie kremu BB, to użyłam tego z serii brzoskwiniowej, bardzo fajny. W ogóle tutaj obok pod ręką też mam drugi kolor, ten jaśniejszy, bo jak nie mam samoopalacza, to używam jaśniejszego, a teraz mam samoopalacz, więc Natural Beige, bardzo fajny krem. On jest bardzo dobrze kryjący, ale też lekki na twarzy, nie czuć obciążenia, bardzo przyjemny kosmetyk, to mi się bardzo podoba, mam nadzieję, że on będzie na stałe w sprzedaży. I korektory z serii Blur Cover, z tej samej co ta baza, którą przed chwilą Wam pokazałam. Ja w ogóle uwielbiam korektory z Belle, z tych serii limitowanych, także
to zdecydowanie Wam polecam. A pudru użyłam też z serii Natural Beauty. On, nie wiem dlaczego, ale strasznie mi się rozsypuje, wylatuje tego pudru cały czas za dużo. Natomiast sam puder jest cudowny, przepięknie wygładza twarz i sprawdza mi się i pod oczy, i na całą buzię. O, widzę, że mi brokacik odpada. Sprawdza mi się na właśnie buzię i pod oko, także super, przepięknie wygląda i to jest mega hit. Szkoda tylko, że się ciągle rozsypuje. I jeżeli chodzi o konturowanie, to użyłam paletki Rose Petal. Bardzo fajna paleta, bardzo ją w ogóle lubię. I ten bronzer, i róż, i one zmieszane razem też dają bardzo fajny kolor, także lubię. A różu użyłam z tej paletki Sweet Melody, z tej niedawnej kolekcji, takiej neonowej. Tutaj zmieszałam sobie dwa kolorki i nałożyłam na policzki i trochę na skroń. Bardzo też fajne. I co dalej? Brwi? To w ogóle do brwi nic nie mam. W ogóle ani z Bel, ani z tego Bel z Biedronki, ani z tego gdzieś tam z tego Hypoallergenic. Także nie wiem, co się dzieje. Chyba w ogóle nigdy żadnej kolekcji limitowanej nie kojarzę. A nie, kiedyś była pomada do brwi. A to zapomniałam o niej. No ale tak, to rzadko coś do brwi się pojawia, szkoda, mogliby dać jakiś fajny żel na przykład. Ale brwi zrobiłam już czymś kompletnie innym i następnie przeszłam bazy, użyłam z jakiejś takiej bardzo starej kolekcji i tyle. Ona jest fajna, lubię jej używać, ale no to jest już taki stary, że raczej nie wiem, czy będzie do dostania. A cienie to te, czyli ostatnia taka neonowa kolekcja oraz taka starsza, też 2020, ale nie pamiętam, chyba jakoś z czerwca, tak mam wrażenie. I stąd używałam, stąd beżu oraz żółtego w kącik, a stąd brązików i taki makijaż ten taki bazowy wyszedł. Natomiast później na środek powieki nałożyłam ten, jak to się nazywa? Let It Glow Glitter. To było w zimowej kolekcji 2020 i powiem Wam, że w ogóle ja uwielbiam ten produkt i on przepięknie wygląda, robi takie mega wrażenie, zawsze przyciąga spojrzenie, ale bardzo mi zgęstniał, mimo że ja mam to pudełeczko, nie dość, że tutaj, nie dość, że tutaj jest ta pokrywka taka plastikowa, to jeszcze normalnie zakręcone to było cały czas i strasznie mi wyschło, jest teraz takie bardzo gęste. Jeżeli macie jakiś sposób, nie wiem, żeby to odratować, to dajcie znać, bo chciałabym, żeby właśnie to było dalej takie lepkie, ale żeby było troszeczkę mniej gęste, bo teraz to już jest taka papka, że aż ciężko ten brokat rozsmarować, tak się przykleja grubą warstwą. Także jak ktoś ma jakiś pomysł, to dajcie znać. Ale był generalnie cudowny produkt, przepięknie wygląda na oku. I następna rzecz to tusz do rzęs. W ogóle to jest tusz do rzęs, który ja bardzo lubię, ale jako tusz drugi. Bo czasem jest tak, że mam tusze takie, które bardzo sklejają, nakładają dużą ilość tuszu. Na przykład, nie wiem, powiedzmy, dają super pogrubienie i wydłużenie, ale gdzieś tam troszkę za mocno się to poskleja i chcę to rozczesać. I ten tusz, to jest, zawsze mam go pod ręką i on jak mi się skończy i nie będę mogła kupić następnego opakowania, to zostawię sobie tą szczoteczkę chociaż, bo ona jest taka dosyć ostra, że no, można się dziabnąć w oko oczywiście, natomiast super, super rozczesuje rzęsy. I no właśnie, tak jak Wam mówię, czasem jak inny tusz gdzieś tam mi poskleja za bardzo, ale no właśnie daje fajny efekt ogólnie na rzęsach, to ta mi rozczesuje i w połączeniu jest idealnie. Także bardzo lubię tą No More Panda mascara. I cóż było dalej? Na linię wodną nałożyłam kredeczkę Eye Bright Pencil, czyli beżowa kredka, bardzo, bardzo fajna. Widziałam, że na stronie w sklepie internetowym Belle jest dostępna, także gdyby ktoś był zainteresowany, to polecam. I na usta konturówkę, zamiast konturówki właściwie, nałożyłam kredkę z tej serii burgundowej, nazywa się Burgundy Eye. Jest to kredka teoretycznie do oczu, natomiast użyłam jej dzisiaj do ust, na kontur i zewnętrzne części ust, a na środek na... I konturówka jak najbardziej w porządku i do oczu, i do ust. Natomiast na środek ust taka kredka Moist Lip Color w kolorze 02 Frezja. I to jest taki nude. Bardzo, bardzo lubię tego używać na co dzień, bo jest to kremowe, nawilżające, bardzo przyjemne na ustach. No i ma bardzo ładny kolor. No i tak wygląda prawie cały makijaż, ponieważ ostatnio pojawiło się kilka nowości i dostałam w przesyłce fajne naklejki. Jeszcze się muszę zastanowić, gdzie je nakleję, ale ogólnie bardzo fajne. Ready, Set, Glow. Fajne. Oj, wiosna, ach to ty. Także to mi się podoba. Oczywiście karteczka ze wszystkimi produktami. Mamy tutaj czarną mgiełkę utrwalającą. Nazywa się ona Mist and Set Fixing Spray. Ona ma 94% składników pochodzenia naturalnego, a ta biała nazywa się Mist and Shine. W niej są złote drobinki.
I tutaj mamy 93% składników pochodzenia naturalnego oraz Powder and Glow Highlighter, 87% składników pochodzenia naturalnego. I tutaj jest opis, ja Wam go pokażę z bliska, żeby każdy, kto ma ochotę, sobie mógł zatrzymać film i obejrzeć, przeczytać. Natomiast ja tutaj nie będę Wam już czytać, bo to by chwilę zajęło i przejdziemy już do kosmetyków. Tak się to prezentuje w pudełeczku, tak jak już wspominałam, 3 kosmetyki. I tak, dzisiaj pokażę Wam, jak sprawdza się ta czarna, to znaczy pokażę Wam, jak się sprawdza, po prostu jej użyję. Natomiast najpierw rozświetlacz, a o tej mgiełce Wam opowiem, bo już jej używałam. No i tutaj generalnie jest opis: sypki puder rozświetlający do twarzy i ciała. Także otwieram ja go, tak jak wspomniałam, używałam i przede wszystkim on w opakowaniu wygląda na taki właśnie beżowy, jakiś taki złotawy, ale na skórze wychodzi on dosyć chłodno, jest to taki raczej srebrny, chłodny połysk. Pokażę Wam, proszę bardzo, uwaga, gotowi? Wow, to jest takie mocne. Naprawdę te, ogólnie wydaje mi się, że sypkie rozświetlacze są bardzo zawsze intensywne. No tego widać, naprawdę, widać go intensywnie, ale jeżeli się rozetrzecie, to spokojnie można uzyskać też taki delikatniejszy efekt, ale bardzo ładnie wygląda na skórze. O, widzicie? Nie ma bazy kolorystycznej, więc jak siedzę przodem, to nie widać go. Oczywiście tutaj trochę mi światło jeszcze odbija od lampy, ale no nie wiem, tu generalnie nie ma bazy kolorystycznej, więc to się ładnie zlewa. A błysk jest konkretny. I z drugiej strony. No i jak widzicie, rozświetlacz ma moc. Pięknie wygląda. Oczywiście ja, pewnie się domyślacie, jeśli znacie mnie od dłuższego czasu, że ja wolę bardziej takie złote rozświetlacze w cieplejszej tonacji. Natomiast uważam, że no, to kwestia gustu. Bardzo ładnie się błyszczy, daje piękny efekt na skórze. Dla mnie trochę szkoda, że nie jest to złoty połysk, ale i tak bardzo mi się podoba. I myślę, że spoko też wygląda właśnie z tym brokatem na powiekach, dobrze się to łączy. Ale tak jak widzicie, po opisie jest to produkt do twarzy, ale też do ciała. I dzisiaj pokażę Wam na dekolcie tutaj, jak ja właśnie zawsze używam balsamu, jak sobie sama robię balsam rozświetlający. Już Wam pokazuję. Biorę dowolny balsam, taki jakiego akurat tam używacie, jaki macie pod ręką. Proszę bardzo. Ilość, jaka jest Wam tam potrzebna. No i oczywiście wszystko jest na oko, tak jak w najlepszych przepisach. Tu też przechylę sobie raz, stuknę kilka razy. Tak na oko oczywiście, tak u mnie to wygląda. O, i teraz w dłoniach po prostu tak, w ten sposób zawsze to mieszam. To się wszystko fajnie połączy i tak. Balsam Wam nawilży skórę, a przy okazji wszystkie drobinki z tego rozświetlacza równomiernie rozprowadzą się na skórze. Nie będziecie się zastanawiać z tym pędzlem, czy tu nałożyć, bo będzie dobrze odbijało światło, czy tu. Tylko rozsmarowane jest wszystko ładnie, równomiernie i pięknie będzie odbijało światło. Proszę bardzo. No, widzicie? Oczywiście, nie wiem na ile to w kamerze widać, ale no na żywo ten efekt jest taki, no już widoczny, nie jest taki przesadzony, wydaje mi się, że ładnie to wygląda. Natomiast jeżeli byście chcieli więcej, no to trzeba dać znowu troszeczkę balsamu i jeszcze więcej rozświetlacza. Ja chyba może, nie wiem, może troszkę sobie pędzelkiem tu dołożę. Widzicie? Bardzo ładnie to wygląda, także gdyby ktoś z Was miał na przykład czy ten rozświetlacz, czy jakiś inny rozświetlacz taki sypki i nie wiedzielibyście co z nim robić, bo na przykład na twarzy Wam się nie podoba, no to można zużywać na ciało. Ja bardzo lubię i na pewno właśnie w ten sposób częściej będę korzystać z tego rozświetlacza, bo no na twarzy pewnie też, natomiast na ciele przepięknie wygląda, także na pewno mi się przyda teraz, szczególnie właśnie w sezonie letnim. No uwielbiam robić takie mieszanki i w ten sposób też zużywam różne rozświetlacze, które gdzieś tam mi się pokruszyły, już miałam końcówki, to też sobie właśnie tak kruszę i wykorzystuję razem z balsamem. Bardzo, bardzo fajna metoda, polecam Wam, jeżeli nigdy nie próbowaliście, no i ten sprawdza się, myślę, naprawdę bardzo ładnie.
I tak, co do tej mgiełki błyszczącej, czyli Mist and Shine, ona ma w sobie taki złoty brokat, to chyba nawet widać tutaj na opakowaniu, bo spójrzcie, że ta w tym miejscu nie jest taka połyskująca, ta górna część opakowania nie błyszczy się, natomiast tu widzicie taki złoty połysk i ona faktycznie ma w sobie sporo drobinek. Kolejna różnica jest taka, że one w konsystencji się różnią, bo ta czarna, bardziej klasyczna, jest zwykłym płynem. Natomiast tutaj mam wrażenie, że to już jest coś pomiędzy żelem a płynem. Ta jest troszeczkę bardziej taka zawiesista. I zapachem też się różnią. Tutaj chyba nie umiem go opisać. Natomiast ten zapach to jest taki ogórek, melon, coś takiego świeżego. Dla mnie oczywiście mega. Natomiast wiem, że są osoby, które nie lubią zapachu świeżego ogórka. Co mnie zaskakuje. Ale rozumiem. Więc... dobra, pokażę Wam. Tutaj mam czystą rękę. Nie mam na niej żadnego rozświetlacza, żadnych resztek, nie wiem, jakichś innych produktów. Spsikam sobie teraz dłoń właśnie i poczekam chwilę, żeby Wam pokazać, ile tych drobin się tutaj osadzi. A na buzię od razu nałożę tą mgiełkę czarną. Jeszcze jej nie używałam, więc najpierw popsikam tutaj w powietrze, żeby te pierwsze krople nie poleciały mi na twarz. Fajna jest ta mgiełka, a Wy tego nie zobaczycie. Nie wiem, czy jestem w stanie w ogóle Wam to pokazać, ale mgiełka jest taka przyjemna, nie ma takich dużych kropli w niej, więc super. Oczywiście ilość jest dowolna, natomiast mi jest dosyć teraz ciepło i było to po prostu przyjemne, plus ten zapach dla mnie bosko. I no i tak, mam to już trochę wysycha, bo trochę może przesadziłam z ilością. Natomiast drobin jest mało. To w ogóle nie jest tak, że psikacie i ten brokat Was tak oblepia, że ty w ogóle, że to jest taki brokat, o taki duży. To są naprawdę malusieńkie drobiny, nawet można powiedzieć, że to jest taki pyłek. I na dłoni nawet ciężko w ogóle wyłapać takie pojedyncze drobineczki. Na twarzy, jak ostatnio użyłam tej mgiełki, to było gdzieniegdzie widać jakieś tam kropeczki takie, ale to jest tak delikatne, że domyślam się, że no nie wiem, no pewnie jak ktoś nie lubi w ogóle jakieś tam połysku na buzi, to nie, ale ja nawet jako osoba z zmieszaną cerą jakoś kompletnie nie miałam problemu z tym. Uważam, że to się w ogóle nie rzuca w oczy. Nie jest ten połysk jakiś taki specjalnie intensywny. No nie wiem, według mnie całkiem okej. Okay. No i jakbym miała Wam powiedzieć takie moje pierwsze wrażenie, to to jest taka bardziej klasyczna mgiełka, która scali Wam ładnie makijaż. Myślę, że też przedłuży jego trwałość, chociaż jeszcze nie nosiła mi dłużej, ale czuję, że jest taka... no może nie to, że ściągająca, ale delikatnie czuję takie zlepienie się tego makijażu, że mam takie poczucie, jakby wiecie, z doświadczenia, że ona delikatnie może tą trwałość makijażu przedłużyć, więc to mi się podoba, zapach mi się podoba, no ta jest super. Natomiast ta mgiełka, poza tym, że ona ma drobiny, to ona daje na skórze, tutaj na dłoni widzicie, że tutaj już jest sucho ogólnie, a ta dłoń lekko odbija światło. To nie są w ogóle te drobinki, o których wcześniej mówiłam. Nie jest to w ogóle ten pyłek z produktu. Tylko ona jakby daje, widzicie, taki ładny połysk, taką bardzo delikatną taflę. Wydaje mi się, że to może być coś, co bardzo się spodoba osobom z cerą suchą, bo no właśnie daje taki delikatny połysk, taką... to nie są drobiny, no po prostu... ta skóra po użyciu wydaje się taka bardziej naturalna, tak delikatnie, naturalnie odbija światło. I dlatego myślę, że właśnie osoby z cerą suchą byłyby z niej bardzo zadowolone. A tak jak Wam mówiłam, no te drobinki są tak, nie dość, że malutkie, to jest ich mało po spryskaniu tutaj skóry, więc myślę, że to raczej nie byłoby specjalnym problemem, no nie wiem. To też myślę, że kwestia gustu, natomiast mi się wydaje, że ich jest tutaj tak malutko, że to raczej nie powinno przeszkadzać. I co chcę Wam powiedzieć, to ja, mając cerę mieszaną, która się właśnie w strefie T przetłuszcza, u mnie ten efekt właśnie jest troszeczkę zbyt intensywny. Ja tak po, nie wiem, pół godziny, godzina już mam ochotę się przypudrować po tej mgiełce. Natomiast tak jak na pierwsze wrażenie podoba mi się bardzo, bo nie daje, widzicie, że ruszam twarzą i w tej części w ogóle ona się nie błyszczy. Scala ładnie makijaż, zabiera tą pudrowość ze skóry, więc jakby dla mnie takie pierwsze wrażenie, no to na pewno ta bardziej. Natomiast, tak jak Wam mówię, ta daje ładny efekt, myślę, że bardziej dla osób z cerą suchą, które chciałyby troszeczkę swoją buzię rozświetlić. I teraz patrzyłam w świetle takim
wiecie, trochę przytłumionym, nie przy takim ostrym jak tu, ale sztucznym, właśnie gdzieś tam poszłam w drugą część pokoju, to troszeczkę bardziej widać te drobinki, ale wciąż uważam, że są naprawdę bardzo delikatne. Ale mimo wszystko lepiej zobaczcie sobie, jak będziecie gdzieś w sklepie, popryskajcie sobie po skórze i zobaczcie, jak to wygląda, bo może akurat Wam się to nie spodoba, ale jakby co to daje znać. No i to tyle. Całość już gotowa, możecie wszystko zobaczyć, proszę bardzo, tutaj się błyszczę i tutaj się błyszczę. Tak, część makijażu starszymi kosmetykami, o których mogę coś więcej powiedzieć i raczej większość z nich polecić. Natomiast te trzy nowości dzisiaj, mam nadzieję, że coś Was stąd zainteresuje. No dla mnie na pewno rozświetlacz jest mega, przepięknie to wygląda. Oczywiście na twarzy mi się podoba, bo razi po oczach, ale właśnie na ciele myślę, że się będzie cudownie sprawdzał teraz na lato, także to super. I mgiełka to myślę, że ta u mnie teraz zagości na stałe, bo pięknie pachnie i daje tak naprawdę bardzo fajny efekt. To tyle. Belle oczywiście dziękuję za przesyłkę, cieszę się, że mogłam te kosmetyki przetestować, a Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że Wam się przydał. Piszcie koniecznie, co myślicie o tym makijażu, no bo podejrzewam, że jest dosyć intensywny, wiem, że tak się mocno tu błyszczy, ale można czasem przecież zaszaleć, wiadomo, nie? Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, piszcie komentarze, co myślicie, czy macie któryś z tych kosmetyków ogólnie, czy lubicie Belle. Ja się z Wami już żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach, buziaczki, mua! Pa, pa!